jak wielką karierę zrobi, jego dzieło byłoby zapewne bardzo szczęśliwy. Mowa tutaj o słynnej operze Carmen. Carmen Georges'a Bizeta. Szanowni Państwo, nie wiem, czy wiecie, ale na początku opera ta wcale nie odniosła zbyt wielkiego sukcesu. Operze zarzucano brak melodyjności i, może bym się zgodziła, nieprzyzwoitość. Dla kompozytora, który był, szanowni Państwo, ciężko chory, był to akurat w tym okresie przysłowiowy gwóźdź do trumny. Georges Bizet nie doczekał wielkiej sławy swojego dzieła, zmarł zaledwie w wieku 38 lat i nie doczekał tego wielkiego sukcesu. Zmarł zaledwie 3 miesiące po premierze Carmen. Nie doczekał relacyjnego sukcesu, a my, szanowni Państwo, zapewniamy, jestem pewna, że Państwo także za chwilę, kiedy zorientujecie się tuż o melodię, że są to wielkie przeboje. Zawsze dwie przebojowe arie z tejże opery, z opery Carmen Georges'a Bizeta. Najpierw aria Toreadora, a później